Say hello to the cats, Butterball. Crazy man. To, co właśnie widzieliście, to fragment Casto Monsters, bardzo dziwnego web show, którego niedawno odkryłem i chciałem się z wami podzielić. Zawsze interesowały mnie obskurne, złe animacje. Często potrafią być nieintencjonalnie śmieszne, creepy lub po prostu dziwne. Zrobiłem już dwa filmy o kanałach wpasowujących się w ten opis. Pierwszy był o Just Animators, a drugi o Justa Animuje. Wszystkie te rzeczy, łącznie z Casto Monsters, o czym będzie ten odcinek, znajduję na grupkach na Facebooku dla animatorów 2D. Te miejsca to kopalnia złota z contentu, polecam dla odważnych. Znalazłem tam taką grafikę i od razu przykuła moją uwagę. Mamy tu dwie postacie totalnie niepasujące stylem do siebie. Jedna z nich to żółty topinambur, odmiana papieska. W ogóle wygląda, jakby nosił kabaretki. Ta druga to jakiś glamrockowy muzyk BDSM, nieźle się dobrali. Jak to zobaczyłem, to od razu wiedziałem, że muszę się więcej o tym dowiedzieć. Zapytacie pewnie, kim jest ten koleś? Nie pamiętam, żebym subskrybował taki kanał. Ale ja założę, że w tym momencie pytacie, co to jest Casto Monsters? Bo w ten sposób będę mógł powiedzieć, zaraz wam wszystko wyjaśnię, robiąc w ten sposób płynne przejście między segmentami odcinka. Jak podaje Wikipedia, serię tę stworzył 63-letni Craig Clark z Kalifornii. Gdy miał 14 lat, był szkolony przez weterana animacji z Disneya. Później Craig Clark pracował przy tylu profesjonalnych produkcjach, że wymienianie tego zajęłoby mi pół godziny. W 83 stworzył serię animacji The Casto Monsters, która powstaje do teraz. Patrząc po tym opisie, można mieć całkiem wysokie oczekiwania. Kiedy wpiszemy serię w YouTube'a, widać, że nie ma zbyt wielu subów, a jego najpopularniejsza animacja ma tylko 10 tysięcy wyświetleń. Bardziej jednak przyciąga moją uwagę ten baner. Co tu się w ogóle dzieje? Kim jest Nemesister i Jingle King? Dobra, czas obejrzeć jakiś odcinek. Miejmy nadzieję, że typo jest lepszym animatorem niż grafikiem. Początek intra jest pełen grozy. Ten stwór jedzie w czerwonej otchłani, otoczony przez setki napisów Casto Monsters. Scena ta ma reprezentować wewnętrzną mękę bohatera, nieważne jak szybko będzie jeździł. Nie może uciec przed tym serialem. Intra animowane często mają lepszą jakość niż sam serial. To nie wróży za dobrze, biorąc pod uwagę, że te postacie się ruszają jak z teledysku Your Favorite Martian. W końcu poznajemy tożsamość tego człowieka, ale nie wiem, czy byłem na to gotowy. Naprawdę nie chcę nazywać go Daddy, nie wyrażam na to konsentu. Kiedy pokazuję segmenty z Casto Monsters, dodaję napisy, żeby łatwiej się oglądało, ale jest to ciężkie wyzwanie ze względu na to, jak słabo nagrane są tu dialogi. Kiedy na końcu zdania dam trzy znaki zapytania, to znaczy, że nie mam pojęcia, co mówią postacie i tylko zgaduję. Greetings, goblins and ghouls. Welcome to the Casto Monsters and Friends show. You don't want to miss the next Casto Monsters cartoon. Co ma przedstawiać ta karta tytułowa? Czemu on ma nagle habit? Pokazuje palcem w dół, ale patrzy się w inną stronę, jednocześnie stoi w dziwnym rozkroku. W ogóle nagle zmieniło się aspect ratio. Ja to naprawię, żeby lepiej się oglądało, ale fascynuje mnie, że koleś z ogromnym doświadczeniem przy wielkich produkcjach może robić takie podstawowe błędy. I spell type O and AB positive. Minęło dopiero kilka sekund odcinka, ale już jest potężnie. Czemu ona używa mini grzebienia do poprawiania jednej gigantycznej rzęsy? Czemu kontury randomowo robią się cienkie albo super grube? Czym jest ten biały kolec wychodzący z jej ramienia? Czemu jej szyja tak dziwnie wygląda? Czemu puderniczka nie ma konturów? I przede wszystkim, dlaczego ona ma głos starego kolesia? Chciałem powiedzieć, że to będzie najstraszniejsza postać w tej kreskówce, ale wtedy sobie przypomniałem, że jest tutaj typo, co każe na siebie mówić daddy. You look like you can use a blood shake, sister. I mamy kolejny potężny design. Typu ma tak krótkie nogi w stosunku do rąk, że nie może stać normalnie, tylko musi mieć wiecznie zgięte łapy. W ogóle w tym ujęciu stoi dalej od wampirzycy, więc jest gigantyczny, a ten napój jest wielkości połowy tej baby. Fajnie też, że typu ma być stereotypowym mięśniakiem, a ma głos jak jakiś nieśmiały typ, który coś do ciebie mówi w bibliotece. Przez te wszystkie rzeczy nie zwróciłem prawie uwagi na to, że on właśnie próbował poderwać wampirzycę, mówiąc do niej: hey sister. I'm in a low carb diet.
To chyba najgorszy slapstick, jaki w życiu widziałem. Wampirzyca walnęła wilkołaka w nos, klatkę później już nim obraca, a po rzuceniu nim nad głową typa nie latają ptaszki, mimo sound efektu, który by na to wskazywał. That's gotta hurt. Right into his vintage concept car. She's out for real blood. Like pow, bam, thank you ma'am. Przeraża mnie to, jak mami Daddy-o się śmieje. Ta postać udaje taką wyluzowaną, ale w rzeczywistości jest niezwykle potężna i nieprzewidywalna. W tym ujęciu wyrwał sobie lewą rękę, tylko dlatego, że może, ale jego dłoń dalej lewituje jakby nigdy nic. W ogóle zauważyłem pewien trend, jeśli chodzi o postaci kobiece w tej kreskówce. Wszystkie mają takie mega sexy proporcje i jednocześnie głos starego typa. Ciekawe połączenie. I'm with you, Daddy-o. Two against one, huh? Czemu wilkołak jest narysowany, jakby podnosił rękę do góry i w tył jednocześnie? Chciałem też powiedzieć, czemu mami się uśmiecha, jak jest duszony, ale w sumie to pasuje do tej postaci. Bohaterowie ustawiają się do wyścigu, z ich samochodów wylatują zielone pierdy. Fajnie, że nie ma tu żadnej drogi, tylko wielka fioletowa pustka. W ogóle to niebo wyglądałoby nawet spoko, gdyby nie to, że chmury z jakiegoś powodu nie mają tekstury, którą ma wszystko dookoła. Zamiast tego na każdej chmurze jest jakiś dziwny gradient. Czekaj, a może to nie są chmury, tylko wyrwy w czasoprzestrzeni? Nie wiedziałem, że mami Daddy-o jest aż tak potężny. Boję się, do czego jeszcze będzie zdolny. Po ujęciu na lewitujące wiertło, pulsujący żółty prostokąt i najbrzydsze światła sygnalizacyjne, jakie kiedykolwiek widziałem, zaczyna się wyścig. Zatrzymałem w tym momencie, ponieważ bez tych kreskówkowych samochodów w kadrze to ujęcie wygląda legitnie creepy. Ten niezidentyfikowany budynek na dziwnym pustkowiu jest jakiś niepokojący. Nie mam tu nic do dodania oprócz tego, że skała ma penis. What? Animacja pluskającej wody i tego krokodyla była zaskakująco dobra. Ta kreskówka jest tak nieprzewidywalna, że nie mogę nawet przewidzieć, że wszędzie animacja będzie zła. Happy birthday, suckers! Greasy, grease monkey! Hey, surf's up! This car works great, daddy-o! Crazy man! Nie ma to jak przycisk w samochodzie, który sprawia, że nagle z nieba przylatuje ogromna deska surfingowa i wsuwa się pod koła samochodu. W ogóle samochód za nią jeździ po oleju bez problemu, więc jaki sens ma w ogóle taka opcja? Dobra, za bardzo próbuję logicznie podejść do tej kreskówki. Połowę samochodu tego typa zajmuje ogromna piramida. Pewnie chowa w niej ciała swoich wrogów. Holy hemoglobin! Chciałem zapytać, dlaczego wampirzyca biega jak Sonic na koksie, ale bardziej mnie zastanawia, dlaczego w tym ujęciu ma gołą dupę. Dziwi mnie, że ta kreskówka nie jest bardziej popularna. Domyślam się, że sporo fanartów mogłaby dostać postać, której częścią designu jest brak gaci. Może nawet fani byliby w stanie zapomnieć, że mówi głosem starego dziada. Te chmury właśnie zaczęły się przesuwać na wszystkie strony. To potwierdza moją teorię, że to nie są chmury, to wyrwy czasoprzestrzenne. Kocham, jak nagle art style się drastycznie zmienił. Zarówno ten kościotrup, jak i baba nie pasują stylem do reszty postaci. Czemu w ogóle typiara ma cieniowanie, ale tylko na cyckach, a reszta jest płaska? How to use vampire hypnotism to make a victim jump off a bridge? Najlepsze książki można rozpoznać po tym, że tytuł jest na środku zamiast na okładce, a kartki po prawej mają inny kolor i nie mają tekstu. Jakbyście nie wiedzieli, hipnoza polega na tym, że łazisz ruszając tylko jedną nogą z dziwnymi sound efektami. Ta kreskówka ma więcej bezsensownych sound efektów niż YouTube Kids at 3 AM. Nie ma to jak samochody randomowo wchodzące w hyperdrive. Generalnie im dalej jest obiekt od kamery, tym wolniej powinien się oddalać. Ale może twórca nie miał czasu tego dodać, bo potrzebował czasu na narysowanie tego pojedynczego kaktusa pośrodku otchłani. At $5 a gallon, it's worth it. Hasta la vista, chumps. Whoa, crazy man. Sahara Sand should ultimate his plan.
W tej animacji cały czas powtarza się to samo. Jedna postać klika przycisk i pojawia się przeszkoda, druga postać wciska inny przycisk, który natychmiastowo usuwa tę przeszkodę. Nie dzieje się tu nic, co miałoby wpływ na dłuższy fragment odcinka. Koncept wyścigów potworów jest całkiem ciekawy, trzeba się naprawdę postarać, żeby zrobić to tak nudno. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! You losers! Happy, happy birthday. Typu właśnie zaśpiewał 100 lat bez śpiewania. Wyobraźcie sobie, jak niezręcznie by było, jakby ludzie w realu tak sobie śpiewali na urodzinach. Chociaż śpiewanie 100 lat jest już samo w sobie tak niezręczne, że może właśnie tak byłoby lepiej. Who's his mechanic? You have released the dark side of Mommy Daddy. Każda słaba kreskówka musi mieć obowiązkowo totalnie randomowe nawiązanie do popkultury. I to zawsze są Star Warsy. Holy hemoglobin! Free ice cream, huh? I'll take a banana split. Crazy, man. Ja też nie wiem, co się właśnie wydarzyło. Nie wiedziałem, że będę utożsamiał się z Mami Daddy-o, ale on ma rację. Crazy, man. I didn't want his rich boy concept car anyway, Surf Witch. To 3D mnie przeraziło. Wow. The zombie trucker. Ah! Oh no! The skeleton biker gang. Cup of coffee? Ah! To musiał być najbardziej spokojny krzyk w historii krzyków. Later, Jackson. Nie ma to jak rzucanie cienia na niebie. W ogóle na przedzie pościgu jest ta realistyczna baba w różowych włosach. Kolejna gwiazda zniszczona przez narkotyki. Stop! Haven't you heard? Zapamiętajcie, najlepszy sposób na uniknięcie przeciwników to wydawanie dziwnych stęków, założenie habitu i śpiewanie Happy Birthday bez śpiewania. Działa w 100% przypadków, polecam. Ten taniec na końcu był przerażający. Mami Daddy-o jest kanonicznie opętany przez demona. Pizza's here! With plenty of garlic. To ma ochotę na pizzę z całym czosnkiem jebniętym na środek? Time for withdrawal, Mommy Daddy-o. Countess! Scooby Doo ba bound pan! Każdy wampir potrafi zmienić się w nietoperza, ale tylko ta potrafi zmienić się w nietoperza, który wydaje głos gromady gołębi. Dawno nie słyszeliśmy Happy Birthday, trzeba nam przypomnieć. Happy birthday, Surf Witch. Thanks, Daddy-o. You're the most, you custom monster, you. Crazy, man. W końcu przetrwaliśmy pierwszy odcinek. Jestem dumny z każdego, kto razem ze mną dotrwał tak daleko, ale niestety to dopiero początek przygód. Ooh, hi, Butterball. Hey, Daddy-o. I understand that you're going to officiate the next Custom Monsters Rally Road Race at the Rigor Mortis Raceway. Koleś, który robił ten show, pracował też przy VFX, co widać po wspaniałej jakości tego green screena. Fajną miejscówę ma ten Mami Daddy-o, też chciałem mieć w pokoju dwa lewitujące PNG i lampę, z której wychodzi brązowy snop światła. Szkoda tylko, że to światło nie obejmuje żółtego obrazka za nim. Are you the official? Yes. You know the fellow's name? Well, I should. Well, who's on first? Yes. I mean, the fellow's name. That's it. That's who? Yes. Well, go ahead and tell me. Who? The guy on first. Who? The pole driver. Who? Do you have a pole driver? Who's on first? I'm asking you who's on first. That's the man's name. That's whose name? Yes. Well, tell me who's on first. Ten żart ciągnie się jeszcze przez jakieś 2 minuty. Daruję wam męczarnię i go trochę przyspieszę. Next on the show. Hang on, cats.
Ten show oczekuje, że będziemy się śmiać po usłyszeniu krzyku kobiecego. Być może ci ludzie na widowni się śmieją, bo wiedzą, co mami Daddy O z nimi zrobi, jak nie będą się śmiać. Trust your system, Butterball was always hanging around. Say hello to the cats, Butterball. Crazy man. Czemu szkielet jest nagle opętany? Może tak kończą osoby, które nie słuchają mamiego, przestroga na przyszłość. Prowadzący odpowiada swoim standardowym crazy man, udając, że nie wie, co się dzieje. Ten show robi się coraz bardziej przerażający. Check out this next cool cartoon, cats. Dalej przechodzimy do kolejnego segmentu show, czyli animacji, z którą twórca Custom Monsters na pewno nie miał nic wspólnego, bo wygląda za dobrze. Oczywiście aspekt ratio znowu zepsute. Ogólnie z tego co widzę, założenie tego show jest takie, że typo pokazuje odcinki swojej kreskówki oraz animacje innych. Co samo w sobie nie jest niczym złym, ale dziwne, że prowadzący nie robi wyraźnego podziału między tym, co jest czyje. Ale po co mówić cokolwiek o animacjach albo jej twórcach, skoro możesz zamiast tego mówić przez 3 minuty jeden bezsensowny żart, a na końcu powiedzieć: patrzcie, macie tu kolejny klip. Let's see what kind of spooky cool nuggets we can dig up from the cartoon. Nie spodziewałem się, że w tym samym show będzie animacja w klimacie YouTube Kids i nagle taki mega edgy teledysk. Ciekawe połączenie. Piosenki nie pokażę, bo mi jeszcze film usuną, ale nie była jakaś ciekawa, więc dużo nie straciliście. Cosmic. You might want to pick up an Astro Thrill comic book at your favorite comic book store. I like some whipped cream in my latte. See you next time, Goblins and Ghouls, on the next Custom Monsters and Friends show. Na koniec show Mami Daddy O ma na ryju białą substancję, która bez przerwy się trzęsie, wolę nie wiedzieć, z czego się składa. Zobaczymy dla odmiany jakiś dużo późniejszy odcinek. Ciekawe, czy będzie lepszej jakości. Hello, goblins and ghouls. Oh, cool. Hey, Daddy O. What do witches put on their bagels? I don't know. Scream cheese. Tu mamy odcinek 24. Zaczynamy z żartem, który nie ma sensu, klasycznie. Mamy tu to samo intro co w pierwszym, ten sam niekompetentny green screen i voice acting. Dig it, cats. Arr, tis me, Tangy Mustard, the sandwich parrot. Oczywiście tu też nie mogło zabraknąć klipów randomowych animacji bez żadnych opisów. Czy coś się zmieniło? Tak, nie ma już kreskówki Custom Monsters. Przypominam, że intro tego show pokazuje te wszystkie postacie, ale żadnej z nich już tutaj nie znajdziemy poza live action Mami Daddy O, który gada jakieś pierdoły przez 20 sekund między każdym klipem. Spojrzałem na napisy końcowe, żeby sprawdzić, czy jakąkolwiek animację w tym odcinku zrobił oryginalny twórca tej serii i okazuje się, że tak, przed wami Jingle King. Whatever you need, we can do it. Jingle! Audio and animations, it's a Jingle King. Tuż po tym, jak padły słowa audio and animation, zgliczowało się audio i obraz. Kocham to. W całej animacji nic się nie dzieje, po prostu te paskudne postacie se stoją i śpiewają krótką piosenkę. Jest to reklama jakiejś strony, która aktualnie nie działa, ale podoba mi się, że w linku jest napisane entertainment z błędem. So what? It's a swing wing, a fun thing, and everybody gotta have one thing. It's a swing wing. Nagle w tym filmie dali starą reklamę zabawki, która kiedyś łamała dzieciorom kości, że coś. Serio, to jest zawsze w rankingach tych najbardziej niebezpiecznych zabawek w historii. W sumie mało zaskakujące, patrząc na to, jak creepy to wygląda. One of the coolest things around is the Astro Thrill comic book CD set. It's a full color. W odcinku pojawia się na chwilę animowany Mami Daddy O, ale tylko po to, by zareklamować komiks. Ten sam, który reklamował 24 odcinki temu, ma nawet tę samą okładkę. Na kanale Custom Monsters możemy się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Na przykład powstał kiedyś pełnometrażowy film The Custom Monsters Movie. Sprawdziłem na różnych stronach i nikt nie dał temu żadnej recenzji, więc możliwe, że tylko twórca obejrzał ten film. Nie mam ochoty wydawać hajsu na coś takiego, ale możemy obejrzeć trailer. Oczywiście, że to Comic Sans. Na tym etapie już mnie to nawet nie dziwi.
Czekaj, ja już widziałem te sceny. Zgaduję, że ten film to po prostu zlepek kilku odcinków, które są za darmo dostępne na YouTubie. Brzmi jak zajebisty plan na zbicie grubego hajsu. O kurwa, kropka 308. Jakiś furaz zjada statek Pirate Bay'a. Tak się kończy nadmierne piracenie. Ostrzegali przed tym w szkołach. Wspaniały trailer, 10 na 10, popłakałem się ze wzruszenia. Jest jeszcze jedna rzecz, której warto się przyjrzeć. Merch z Custom Monsters. Kto by nie chciał mieć gaci z Mami Daddy-o? Część designów jest kompletnie rozwalona, a te, które wyglądają normalnie z przodu, mają jakiś dziwny glitch z tyłu. A może to po prostu początek nowego trendu w modzie? Zaraz Kanye West zacznie wypuszczać tego typu ciuchy i wtedy merch z Custom Monsters będzie znany na całym świecie. Tak się teraz zastanawiam, co można byłoby zrobić, żeby taka seria jak Custom Monsters wypaliła. Mimo wszystkiego, o czym mówiłem w tym filmie, miała ona parę pozytywów. Muzyka w tle była dobra, designy postaci w większości były przyzwoite, problemy zaczynały się dopiero, gdy te postacie się ruszały. Niektóre elementy, na przykład pojazdy, potrafiły wyglądać solidnie. Sam koncept tego show, czyli prezentowanie wielu różnych animacji w jednym odcinku, mógłby być naprawdę ciekawy. Do tej pory przedstawiałem tylko minusy tej serii, ponieważ mam duże oczekiwania od kolesia, który jest animatorem prawie dwa razy dłużej niż ja żyję na tym świecie. A mam 26 lat, więc no, ty po trochę tego czasu miał na doszlifowanie umiejętności. Jeśli chodzi o to, co bym zmienił, to po pierwsze, ten show powinien bardziej się skupiać na opisywaniu prezentowanych animacji. Parę słów wstępu o tym, kto je zrobił i dlaczego, bardzo by pomogło. W opisie filmów powinny być linki do stron albo sociali twórców tych klipów. Myślę, że wtedy ludzie dużo częściej chcieliby się pojawiać w takim show. Warto się też zastanowić, kto ma być grupą docelową. Można prowadzić kanał, który jest dla dzieci i dorosłych, jednocześnie, ale łączenie super family friendly animacji i edgy teledysku w jednym filmie raczej nie ma za wiele sensu. Koniecznie trzeba byłoby rozwiązać problem z audio, bohaterowie prawie zawsze mówią niewyraźnie. Nie każdy musi umieć zajebiście podkładać głos, ale nikt nie będzie chciał oglądać show, w którym w połowie scen nie wiadomo, co postacie gadają. Na końcu pozostaje problem samej animacji, jest ekstremalnie ograniczona i pełna błędów. Uproszczona animacja nie zawsze jest dużym problemem, seriale bazujące głównie na dialogach potrafią być zajebiste, jednocześnie mieć drewnianą animację. Problem w tym, że Custom Monsters w większości bazuje na żartach wizualnych. Jeśli takie seriale mają animację zrobioną po taniości, to zawsze będą gówniane. Kiedy wszystkie postacie się sztywno ruszają, to slapstick nigdy nie będzie działać. Jedynym rozwiązaniem jest spędzić więcej czasu nad odcinkami lub zatrudnić ludzi do pomocy. No i pozostaje ostatnia, najważniejsza zmiana. Nie nazywajcie głównego bohatera Daddy. To tyle ode mnie, w opisie macie linki do Discorda i merch. A no do widzenia, zostawiam was z fanartem wampirzycy z Custom Monsters, który narysowała szczur błotny.